Cześć, ja jestem Magusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. I wiecie co, mamy pewien problem. Damian i Małgorzata po odejściu Zuzi cały czas się kłócą. Zobaczcie, oni już nawet się nie kochają, stają się swoimi wrogami. Damian, dlaczego zawstydzasz Małgorzatę? Naprawdę, przestań! I wiecie co, i najgorsze jest to, że nie wiem co z tym zrobić. Idziecie się ukryć przed wszystkimi? Nie, Damian, poczekaj, uspokój się. Zajmijmy się może troszeczkę, nie wiem, domem. Damian, spróbuj pielęgnować ogród. Małgorzato, może ty troszeczkę poćwiczysz sobie? No słuchajcie, nie możecie tak się kłócić. Kurczę, słuchajcie, nie wiem co zrobić, bo chciałabym ich jakoś pogodzić, ale póki co wszystko wskazuje na to, że rodzina się trochę rozsypuje. No nawet Tomek teraz się dobrze nie trzyma, bo jest strasznie spięty. Chyba wpływa na niego to, że rodzice naprawdę źle się dogadują ostatnio. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Małgorzata oczywiście się śmieje podczas treningu, najwyraźniej to jest coś, co troszeczkę poprawia jej nastrój. Mam nadzieję, że wymyślimy jakiś sposób, żeby uratować naszą rodzinę. Tylko jak ich zachęcić do miłości w momencie, kiedy oni stają się swoimi wrogami? To dość niezręczne. Przynajmniej niektóre aspekty tego związku są obiecujące, jeśli nie wszystkie. To ja nie rozumiem już, co się stało. A może jak zrobimy przyjęcie, to uda się uratować ten związek. Damian, spróbuj przygotować coś dobrego. Zaraz, jak przygotujesz, zaprosimy naszych znajomych i może wtedy, jak już będą wszyscy goście, to wy jakoś się dacie radę pogodzić. Chociaż szczerze, zobaczcie, oni są tak skłóceni, ale z drugiej strony w ogóle ich to nie rusza. Nie rozumiem, jak to jest możliwe w ogóle. Mogłaś to przyszłaś porozmawiać i przeprosić Damiana? Małgorzato, nie rób tego! Naprawdę, dobre danie zrobił, przecież zobacz na to, to jest wspaniała jakość. Małgorzato, nie narzekaj na jedzenie. Małgorzata chciała dziecko, ale Damian nie chciał dziecka. I ona się strasznie na niego wścieka. Małgorzato, przestań, przestań. Weźmy, zorganizujmy jakieś przyjęcie. Może to coś zmieni. Wolałabyś hamburgera? Przecież ta sałatka jest naprawdę super. Impreza się zaczęła, więc w sumie możemy zacząć się bawić. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić imprezę incognito, wtedy będzie troszeczkę bardziej zabawnie. Przyszli pierwsi goście i od razu siadają do telewizora. Nie jest to zbyt dobre. O, tutaj kolejni widzę, że rozsiadają się przy kompach. Tomek, ty chociaż nie graj. Chciałeś siedzieć przy kompie, ale jest zajęty. No słuchaj, masz drugi, więc nie musisz się martwić. Najbardziej powinieneś się martwić tym, że twoi rodzice są skłóceni. Małgorzato, ale po co wyciągasz jedzenie, skoro jedzenia jest bardzo dużo? O nie, to śmierć! A nie, ktoś tu się przebrał za śmierć. Beata, to nie jest stosowny strój. Nie wiesz, że śmierć zabrał Zuzię? To naprawdę, nie powinna się tak przebierać. Damian na szczęście zajął się drinkami, więc może będzie w miarę przyjemnie. Tymczasem Tomek ma problemy egzystencjalne. Kim ja jestem? Nie wiem, kim chcę zostać, kiedy dorosnę, a wszyscy moi przyjaciele już są zdecydowani, jak mam dokonać wyboru. Wybierz coś, co lubisz robić, spokojnie, jeszcze masz czas, zdobądź jakiś dobrze płatny zawód. Wybierz coś, co lubisz robić. Myślę, że to jest dobra opcja, dobra rada. Tylko kto tej rady udzielił? Chyba Małgorzata, bo tak mi się wydaje, tak, dokładnie tak, Małgorzata udzieliłaś naprawdę dobrej rady. Nie martw się, wszystko będzie dobrze, jakoś się pogodzicie z Damianem. Wszyscy zajęli się tańcem, ale... Damian, dlaczego robisz awantury Małgorzacie? Przecież dobrze poradziła Tomkowi. Damian nie jest zbyt zadowolony z metod wychowawczych Małgorzaty. Chyba Małgorzata za dużo pracuje, za bardzo skupia się na tym, żeby pracować, podczas gdy powinna zajmować się synem i córką. I teraz Damian twierdzi, że Małgorzaty winą jest to, że Zuzia odeszła. No nie, i teraz jak sobie z tym poradzić? Ludzie, może ktoś pomoże? Małgorzato, to może zawołaj ludzi na posiłek, co? Niech wszyscy pójdą jeść. Damian, ty nie chcesz jeść, co? Ty wolisz się napić. No, coś tu śmierdzi. To Małgorzata przyniosła fasolkę po brytończku, trochę się zepsuła. Nie wiem, czy nie zrobiła tego specjalnie, wiesz? No, ale ona jest dzisiaj troszeczkę bardziej wredna. Spędzasz też czas z gośćmi? Dobrze się bawisz? Szczerze powiedziawszy, ta impreza wydaje się być naprawdę słaba, ale to chyba przez to, że gospodarze mają bardzo zły nastrój. Tomek, a ty zamiast siedzieć przy komputerze, to może dołączysz się do zabawy, może w jakiś sposób zajmiesz się wszystkimi tutaj i nie wiem, zaproś wszystkich do tańca? Myślę, że to jest dobry pomysł.
wiesz, trochę pozytywnej atmosfery trzeba wprowadzić. Szczerze powiedziawszy, już nie wiem, co mam robić z twoimi rodzicami. O nie, Małgorzato, naprawdę uważasz, że jesteś uwiązana przy Damianie? Ogranicza cię? Damian, nie martw się, na pewno wszystko będzie dobrze. Zobaczcie, jaką ma kamienną twarz. W ogóle stara się nie słuchać Małgorzaty, która twierdzi, że wyniesie się lada moment, zabierze rzeczy i po prostu pójdzie korzystać z życia. Małgorzato, nie powinnaś flirtować z Mateuszem. Przecież Damian tutaj jest i... Damian, dlaczego... Nie idź spać, nie martw się, słuchaj. Impreza dalej trwa, Damian. Wszystko dobrze? Dasz sobie radę? Jakoś to będzie, nie martw się. Na pewno jakoś rozwiążecie swoje problemy. Wiesz co, idź spać. Impreza nie była zbyt udana, a już na pewno nie była udana dla naszych domowników, chociaż goście wydają się zadowoleni. Chyba nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje. Małgorzato, naprawdę zachowałaś się podle. Nie dość, że byłaś niemiła dla Damiana podczas przyjęcia, wygarnęłaś mu, że nie zabiera cię na randki i jeszcze flirtowałaś z innym facetem. To musiało go na pewno zranić. Tomek, ty jakoś się trzymasz? Wiesz co? Może chociaż posprzątasz, co? Ktoś musi posprzątać. No ja wiem, że ty nie masz ochoty sprzątać, ale no... Twoi rodzice raczej nie są w stanie teraz tego robić. Ej, Małgorzato! Przecież ty masz łóżko. Mogłaś się położyć do Damiana. Zobaczcie, do tego to doszło. Ona już nawet nie chce spać z nim w jednym łóżku. Coś mi się wydaje, że to koniec. Że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest środek nocy, a Małgorzata dalej nie może zasnąć. Dotarło do ciebie, że w sumie nie powinniście się kłócić? Pomyśl sobie o tym, że stanowiliście naprawdę szczęśliwą rodzinę. Odpuść sobie już sprzątanie, naprawdę, Małgorzato. Ale dokąd ty idziesz? Naprawdę uparłaś się, że nie będziesz spała z Damianem? I co, będziesz teraz spać w pokoju z Zuzi? Nie, no naprawdę to zrobiła. Niestety Damian w tym momencie jest skazany na samotność. Dobra, postarajmy się w jakiś sposób pozytywnie wpłynąć na Damiana i jakoś pomóc mu, bo zobaczcie, on lada moment uzyska awans w pracy. No nie martw się, Damian, nie martw się. Zobaczcie, przez sen płacze. Co się stało, Damian? Dlaczego jesteś taki wściekły? Nie przeszło ci? Zobaczcie, Damian jest dalej wściekły o Małgorzatę, która flirtowała z innym na imprezie. Mam nadzieję, że nie będziecie się przez to kłócić dalej. Ta grudka nic nie zrobiła, nie musisz się na niej wyżywać, Damian. Chociaż to akurat na pewno poprawia mu nastrój. Zobaczcie, jak mu się szybko zmieniła mina. Czujesz się lepiej? To dobrze. O nie, Małgorzata wstała. Damian, co zamierzasz? Ej, no miałeś siedzieć przy komputerze, naprawdę! O nie! Małgorzato, dlaczego zaczynasz z samego rana kłótnie? Tomek, wiesz co, Tomek? Idź może, nie wiem, do ogrodu, idź, zrób coś, żebyś nie słuchał tego. Naprawdę, nie musicie wrzeszyć na cały dom. Naprawdę, nie musicie się kłócić o to, kto ma lepszą pracę, przestańcie. Wcale Małgorzata praca nie polega na ciągłym siedzeniu przed kompem, przecież ona ciężko pracuje. Damian, uważaj, bo Małgorzata zaraz się wkurzy. I żeby cię nie uderzyła, zobacz, ona teraz jest bardziej umieśniona niż ty. Dobra, chyba już wystarczy. Już nic nie mów, proszę cię. Wygląda na to, że Damian musiał pomyśleć chwilę nad ripostą, żeby coś jeszcze odpowiedzieć Małgorzacie. Dlaczego tak się wściekacie? Dlaczego tak się kłócicie? Nie możecie w końcu się pogodzić? Naprawdę, słuchajcie, od dawna nie robicie nic innego. Małgorzata chciała być pisarzem, a musi ciężko pracować, żeby utrzymać rodzinę. Małgorzata, ale Damian też utrzymuje rodzinę. Najlepiej się wynieś. Damian, mogłeś tego nie mówić. O nie, Małgorzata, dlaczego? Nie powinnaś się rozwodzić z Damianem. Czy to oznacza koniec małżeństwa? Damian, nie płacz. A więc stało się, słuchajcie. To koniec rodziny. Małgorzata, żałujesz swojej decyzji? Wypłacz się. Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Zarówno Damian, jak i Małgorzata są teraz bardzo nieszczęśliwi. Chociaż Damian wygląda bardziej na wściekłego, to Małgorzata jest smutna. Małgorzato, przemyślałaś to? Chcesz wrócić do Damiana? Nie.
Małgorzata stwierdziła, że to koniec. Nie będą już małżeństwem, już nigdy nie będą szczęśliwi razem. Pora zacząć od nowa. Damian jest bardzo smutny, bo nie chciał, żeby tak skończył się jego związek z Małgorzatą. Ale wiecie co, wszystko co dobre kiedyś się kończy i serię z rodziny Bobrowiczów również myślę, że najwyższa pora zakończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że seria wam się podobała, możecie pisać swoje opinie. Nie martwcie się, nie kończymy z Simsami, Damian, ty też się nie martw, bo będziesz udostępniony dla wszystkich, którzy będą chcieli zagrać własną historię z Damianem. Udostępniam wam Damiana oraz jego dom. Ponieważ to od niego zaczęliśmy całą serię, to on tak naprawdę był głównym bohaterem naszej historii. I cóż, myślę, że zobaczymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa!